Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Lourdes. Witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Ratchet & Clank. Jesteśmy na planecie Nebula G34. I aktualnie rozejrzyjmy się, jak to tutaj wygląda sytuacja. Tutaj mamy jeszcze jakieś skrzynie. Moje czujniki wykryły jeden z prototypów Dreka za tą śluzą. Tutaj możemy wysłać Clanka na zwiad. Zajrzyjmy do tego handlarza. A tutaj z kolei... Może cruiser by się tutaj przydał. Wejść na pokład okrętu. Tutaj możemy użyć intruzera. No dobrze. Tutaj wysyłając Clanka. A tutaj możemy się udać Ratchetem. Okej, może ja rozpocznę. Faktycznie może od Clanka. Ulala, niezła przepaść. Dosyć solidne uderzenie ma ten Clank. A co to takiego? Ale fart. To chip ulepszający do gadżetobota. O. Ciekawe znalezisko. Chyba uda mi się przeprogramować te gadżetoboty. Jak tam, Clank? Mam no... O, teraz możemy te gadżetoboty zmieniać w zależności od naszej potrzeby. Co wziąłeś? Wysachwytak? Nie, chwila. To jeden z nowych grawomatycznych rozdzielaczy. Świetnie. Pamiętasz, że musisz się dzielić wszystkim, co znajdziesz? Jeśli mogę... Te zachowam dla siebie, ale niedaleko jest jeszcze jeden prototyp. Wezmę go dla ciebie. O, fajnie. O, możemy zrobić przejście. Okej. Tak też zróbmy. Ten już nie jest taki chętny. Mostobot. Okej. Tutaj brakuje mi jeszcze jednego. A, tutaj możemy się udać. Okej, dobra. Nie zauważyłam tego za pierwszym razem. Chyba uda mi się przeprogramować te gadżetoboty. Okej, chodźcie, ropuszki. Jestem pod wrażeniem. Kolejny rarytanium. Świetnie. Okej, weźmy sobie tego. Z niego zrobimy most.
tego zabierzemy z powrotem. I przeprogramujemy go na energobota. Świetnie. To zagwozdka. Okej. Okay. Ja oczywiście klasycznie zacznę od skrzynek. Dobra, z tego sobie zrobimy sprężynobota. Z tego energobota. Dobra, czyli teraz tego mogę chyba zabrać. Tak? Zgadza się. Okej, dobra. A, tutaj są potrzebne dwa. W porządku. Wyglądają, jakby teraz miały się rozwalić. Okej. Tutaj są. Mamy. Ratchet, zgłoś się. Znalazłem parę magnebutów. Już do ciebie wracam. Zrozumiałeś? Rewelka, zawsze chciałem mieć magnebuty. Dobra robota, brachu. Do zobaczyska. Czyli w sumie dobrą decyzję podjęłam, żeby zacząć od Clanka. Głównie kierowałam się tym, że jednak tutaj ta odległość była mniejsza. W sensie wielkość mapy. No jak widać. Intuicja w tym przypadku przynajmniej mnie nie zawiodła. Będąc zbyt mikrych rozmiarów, wręczył magnebuty Ratchetowi. Ratchet, jak tam operacja Spadająca Gwiazda? Był mały problem, ale już po wszystkim. Okej, okay, zatem tę stronę mamy już całą przebadaną. W takim razie możemy udać się do przodu. Najwyższy czas ulepszyć prototyp. Już. Ja sobie na razie ustawmy sobie pana Zurkona. O, mamy tym razem już 6 naboi, w sensie 6 możliwości wykorzystania pana Zurkona. Zobaczmy, jak tutaj wygląda. Otwórz intruzerem. Okej. Okay. A, czyli możemy sobie przyłączać te pierścienie. A, one mają tu blokady. Okej. Okay. Ale wydaje mi się, że jak... oj. Jak go odwrócimy... Dobra, jeszcze raz. Obróć pierścień prawo, lewo, wybierz strumień, góra, dół. Dobra. Czyli go sobie tutaj odwracam. A tego sobie tutaj... A, czyli nie. Tutaj musi być tak. I do przodu wybieram tak. Okej, okay, udało się. Pan Zurkon nie potrzebuje śrubek. Płaci ból. Uwaga, co naukowcy! Za smród nam się tutaj. Chciałem wam wszystkim podziękować za ciężką pracę przez kilka ostatnich miesięcy. Jestem waszym przywódcą, lecz bez mojej załogi, złożonej z dziarskich blargów. Stworzona przez was broń testuje początek nowej, świetlanej ery naszego gatunku. O! Raczek, uważaj! Posiłki. Dobra.
Pan ja się zgłaszałem na tej... Tam jest! Do ataku! Okej. Jakieś centrum dowodzenia. Teraz... Pan Zurkon przyszedł zabijać. Okej. Zobaczmy sobie kolejnego pana Zurkona. Zurkona nie da się zniszczyć. Dotarły do mnie słuchy, iż na terenie zakładów znajduje się intruz. Jeśli spotkacie jakiegoś nieblarga, możecie go zabić. Widzę dwa przejścia. Jedno jest tutaj do kółka, żeby iść dalej. Więc może spróbujmy tutaj otworzyć. Tutaj widzę już bardziej zaawansowane. Spróbujmy po kolei. O, za pierwszym razem się udało. Trzymać! Będę się bacznie wszystkim. Ej, no aut był przecież! Panie sędzio, pobudka! Nowy zestaw holokart. Otwórzmy. O, żubr trzeci. Czyżby to była ostatnia... Nie, nie. Ajajaj. Myślałam, że już uzupełniliśmy całą kolekcję żubra, ale... nie ma tak łatwo. Okej. No, troszkę śrubek nam się uzbierało. Mamy już 28 tysięcy. Więc nie najgorzej. Dobra, tutaj co? Możemy iść do góry. Albo tutaj. Pan Zurkon się nudzi. Okej. A, bo tam mamy kolejny zestaw kart. No to oczywiście nie możemy sobie tego odpuścić. Otwórzmy od razu. Świetnie. Ha. Nie namawiaj. Aj! Ale żeby od razu, aż tak. Mam nadzieję, że ta holokarta już jest u mnie. Staćcie na zakup rękawicy zagłady! Tak, całe szczęście. Dobra. Weźmy sobie pana Zurkona. Pan Zurkon przybył mordować. Witaj, praktycznie martwy ufolucie. Ulala. Dobra, udało się uniknąć. Co jest grane? Wygląda na to, że prezes Drek tworzy swoją prywatną armię. Wygląda dosyć... O kurczę. O ja. Dobra, wypadł od razu drugi. Nie są jakieś potężnie mocne. Pan Zurkon chce was tylko zabić. Ale mnie to trochę zaskoczyło. Okej, dobra. Chyba wszystko. Becie, becie, pan Zurkon was zmiecie. Elemele, uwoludy z... Myśleliście, że pan Zurkon już nie wróci? Przypominam, okay, że wszystkie projekty, pliki i eksperymenty są własnością Direct Industry. Oczywiście czekamy na wasze opinie. Wszelkie uwagi krytyczne względem tego ustępu regulaminu prosimy zgłaszać śmiercionośnym robotom patrolującym H. Kolejny smok. Nie wiem, czy on sobie tak tutaj luzem chodził, czy się skądś otworzył. Odbiór. O kurczę. Na to, że Dread eksperymentuje na żywych istotach. A, kapitan Quark, nie przestraszy się kilku robali. No, chyba, że to pająki. Nie ma tam pająków.
Nic się da w tym łóżku, znaczy się centrum Konkretnie. Dobra. Dlaczego się chowacie, ufoluty? Pan Zurton. Weź może teraz podloger. Dobra. Okej. No nie tak do końca czysto, bo tutaj mamy jeszcze jakieś towarzystwo. No panie Zurkonie, w takim momencie. Okej, dobra. Rozejrzyjmy się tutaj. To był dobry pomysł, żeby tu wejść. Jak możemy zobaczyć, mamy kolejną złotą śrubkę. Jest to już nasza piąta śrubka. Więc świetnie. Okej. Pan Zurkon się nudzi. O. I rary tanium. Ulala. Drodzy Blargowie, dowiedziałem się niedawno, że kilku z was przekrada się do zamkniętego sektora i dokarmia obiekt 857B Echo. Przypominam, że 857B Echo nie jest zwierzątkiem. I jeśli kogoś złapiemy na dokarmianiu, skończy jako przekąska! Daruję ci życie, ufolucie. Żartowałem. Pan Zurkon żyje, by zabijać. Zabij tego szczura. Wydajesz się, pan Zurkon. O nie, wystrzelałem się. Bardzo niedobrze, ale mam za to 3 granaty. 6 granatów. Dobra. O, awans, granat fuzyjny, poziom 4, świetnie. Gin. Okej. Dobra, pan Zurkon. Luknijmy, co tutaj mamy. Zobaczmy, może coś możemy ulepszyć. Mamy nowy poziom granata fuzyjnego. Więc tym samym możemy go sobie trochę ulepszyć. Fajne to rarytanium, co? I również odkryć kolejne tajemnicze ulepszenie. Tym razem wspomagacze rzutu. Rękawica fuzyjna używa silników obrotowych, by zwiększyć zasięg rzutu granatem. Świetnie. Dobra, pan Zurkon. Pirocytor pożoger. Może tym razem trochę w pożogera. Tylko jednak ja wolałabym w amunicję mimo wszystko zainwestować. Jednak ten pożoger też mi się czasami przydaje. Dobra, otwórzmy intruzerem. W ogóle tutaj widzę coś jak autohakowanie, ale jak najbardziej oczywiście nie chcemy z tego korzystać. Dobrze, luknijmy. A, bo tutaj te wyświetlają dwa i te też dwa. O, dosyć łatwe. Udało się. Rozumiem, że tam przejścia nie ma. Zatem chodźmy tędy. Uła! Uwaga!
Uwaga, Intus! Wkraczasz do ośrodka testowego Blargiańskiej Destruktobestii. Prezes Alonso Drek dziękuję za ofiarę. Ojejku. Kapitanie, wie pan, że tajnym projektem Dreka była Destruktobestia? Serio? Dlaczego mnie o tym nie poinformowano? Spodziewałem się czegoś mniej śmiercionośnego. Bez nerwów, wróć na Luzi! Pamiętaj, co mówiłem! Czego mnie nauczyłeś? Kapitanie! No to zapowiada się dosyć ciekawie. Dobrze, że... uzupełniłam sobie całą amunicję, bo mogłoby być śmiesznie. Teraz nie wiem, czy nie zaczynam trochę żałować. O kurczę. Ulala. Tu nie mam jakiegoś speedruna, ale... Panie Zurkonie. Użyjmy jeszcze tego protonowego dudnika. Uff, trochę oberwaliśmy. Okej. Okay. Weźmy kolejny granat. Okej, weźmy amunicję. Nie, nie, nie. Panie Zurkonie. Uła. Nie. Kurczę. Okej. Lekko? Matko święta, zmiażdżył nas. Obiekt chyba lubi kąpiele w lawie. Kim, podkręćmy neurotransmitery. Może uda nam się wycisnąć kilka punktów IQ z tego klosta. No, gin. Szkoda mi amunicji. Dobra, został nam tylko co pożoger. Okej. Tylko. Spoko. O, dobra, jest trochę życia. Ulala. Dobra, jest granat ajajaj, granat fuzyjny. Jest. Uff. Poddaję się, poddaję! Nie rób mi krzywdy! Co wiemy? Co wiemy na temat... Chwila. Co zatem wiesz na temat planu Dreka? Dzięki! Tak, no właśnie. Mogę ci dać tego infobota. Przypilnuj go. Zrobię sobie przerwę. Chciałem blargiańskie półgłówki. Jeśli oglądacie infobota, to wyznaczono was do testowania mojego nowego wynalazku. Plecaka XK81. Choć po wstępnych testach było kilka problemów, oznajmiam, że usunąłem już wszystkie usterki. Plecak XK81 pozwala wzbić się w powietrze, zapewniając przewagę nad nieudacznikami na ziemi. Plecak XK81, odbierz swój w naszej bazie na Gaspar.
Doktor Nefarius nie odpowiada za śmierć, omdlenia, złamania, urazy lub uszkodzenia układu nerwowego. Kapitanie, tu Ratchet. Pokonaliśmy Destructo Bestie i poznaliśmy plany Drake'a. Naprawdę? Ale to nie... samowite. No szkoda, że nie dostaliśmy nawet śrubki. W sensie nawet. Fajnie by było dostać. Myślałam, że dostaniemy jakąś fajną nagrodę za zabicie tej bestii. Ale chyba nie. No dobra, zatem chyba podążamy tutaj dalej. Też tu mieliśmy jeszcze jakieś przejście w prawo. Nie wiem, chyba się cofnę, bo gdzieś mi to umknęło. Tylko nie wiem, czy to nie było za tym czerwonym... O, uzupełnijmy sobie przy okazji zdrowie. Tak, to jest ten... A nie, jeszcze trzeba się kawałeczek cofnąć. Faktycznie byliśmy tutaj w jednej z jaskiń, w której zdobyliśmy tutaj parę rzeczy, ale tutaj nie ma żadnego przejścia. Przynajmniej tak to wygląda. Nie. Musi być coś innego. Okej, zatem... idźmy dalej. Może fabuła jakoś nas tutaj cofnie. Nie wiedziałam też, że te skrzynki się odnawiają. Okej. Mamy holokartę. O, udało nam się skompletować kolejny zestaw, tym razem Pirocytor. Premia odblokowuje wariant Omega broni Lawacytor do kupienia w trybie wyzwań. Okej. Masz dość śrubek, żeby kupić Gromitron? Zapraszam! Okej, zatem chodźmy tutaj. Myślę, że strażnikom przydałyby się plecaki odrzutowe. Może upolujemy jedną sztukę na Gaspar. O, zawsze chciałem mieć coś takiego. Zdobądź jeden egzemplarz, to Elaris zbuduje je dla strażników. Niniejszym zlecam ci misję, pozyskanie plecaka odrzutowego. Kapitan Quark chce być jak ptak. Dobrze, tutaj mamy jeszcze jakąś opcjonalną misję. Poszukaj broni na okrycie wojennym.
Tutaj jest to przejście, do którego nie wiem jak dojść. Możliwe, że jeszcze na chwilę obecną nie możemy się tam udać. Ale zobaczmy, jak wygląda kwestia w naszym statku. Dobra, to dokąd lecimy? Musimy się dowiedzieć, co Nefarius robi na planecie Gaspar. Mamy jeszcze niedokończone sprawy na stacji. Coś mi mówi, że wciąż mamy ważne sprawy na planecie Rilgar. Okej, okay, zatem... Spróbujmy znaleźć ten plecak odrzutowy. Udajmy się na planetę Gaspar. Okej. Dobrze, moi drodzy, w tym momencie zakończymy nasz odcinek. Do zobaczenia już niedługo. Oczywiście, jeżeli podobają Wam się moje odcinki, serie, jakie prowadzę, to zapraszam do komentowania, do pozostawienia łapki w górę oraz, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, do subskrypcji kanału. Do zobaczenia. Cześć.